Koźmiński. Reaktywacja. Witek, który jest specjalistą od spraw ilościowych, odkrył niedawno, jak mi powiedział, nie wiem, czy się zgodzisz, czy to potwierdzisz, że tak naprawdę no, najważniejsze są sprawy ludzkie. Tak. Zarządzanie ludźmi. Zarządzanie ludźmi to jest istota sprawy i tutaj... To przeformułowało mój światopogląd trochę na zarządzanie jako w całości. To jest zarządzanie zasobami materialnymi, finansowymi i tak dalej jest znacznie prostsze. Znacznie prostsze i są tutaj dosyć znane, twarde reguły. Natomiast zarządzaniu ludźmi mamy zawsze ten do czynienia. Po prostu trudno jest je zamodelować. Ogromną niepewnością. I modelowanie tutaj żadne nie przynosi rezultatu. To jest to, co mówimy o sztuce. Jeżeli mówimy, że zarządzanie to jest częściowo sztuka, częściowo umiejętności, to tutaj ta część sztuka to właśnie odnosi się przede wszystkim do zarządzania ludźmi. A widzisz, zarządzanie jest bliskie sztuce i to jest rzecz, tu ja uważam, że dobrze jest, kiedy jesteśmy trochę otoczeni sztuką, dlatego na przykład dbamy o to, żeby u nas było obecne i malarstwo i różnego rodzaju doznania estetyczne, żeby były, dlatego, że mamy wykłady z historii sztuki. To są wszystko rzeczy, które nam pozwalają rozwijać wrażliwość i wyobraźnię, kreatywność, bez których zarządzanie nie bardzo się sprawdza. Koźmiński. Reaktywacja. Rola strategii też się zmieniła. Szybkość zmian, jakie zachodzą w gospodarce, czy w świecie, tak zwanej globalnej gospodarce sieciowej, w której jesteśmy członkiem, to czy chcemy, czy nie chcemy, to przyjmowanie zbyt dużego horyzontu czasowego dla strategii mija się z celem. To jest oczywiście czas. To jest jasna sprawa, aczkolwiek trzeba pamiętać o tym, że strategie w przypadku firm to jest propozycja adresowana do inwestorów. A inwestorzy lubią takie rzeczy. Trzeba odróżnić strategię, która jest ogłaszana, od strategii, która jest faktycznie realizowana, dlatego że często zachodzą między nimi rozbieżności. Rolą Rady Nadzorczej jest dokonać precyzyjnego rozróżnienia tutaj tych rzeczy. Nasza strategia będzie miała swoje kolejne edycje, kolejne modyfikacje, bo myślę, że powinniśmy być ambitną uczelnią. Myśmy bardzo wysoko wyśrubowali naszą pozycję w tej chwili. Jeżeli powiemy sobie, że my mamy, że nasz program magisterski jest 30 na świecie, że nasz program MBA, zważywszy na dosłownie dziesiątki tysięcy tych programów, mieści się w 100 pierwszych programach na świecie, na miejscu tam 80 którymś. Jeżeli powiemy, że w Europie wśród szkół biznesu jesteśmy na miejscu 39, na 70 rangowanych najlepszych i właściwie nikt z całej Europy Środkowo-Wschodniej nawet nie zbliża się do nas, to jest ogromnie wysoka pozycja, którą uzyskaliśmy dzięki ciężkiej pracy, rankingom i dzięki nie tyle temu, że posiadamy akredytacje międzynarodowe, a że nauczyliśmy się działać zgodnie z zasadami tych akredytacji. To jest rzecz trwała, którą musimy kształtować w swoim działaniu, a oprócz tego musimy sobie wyraźnie uświadomić, jakie są nasze słabe strony, gdzie są luki, które trzeba zamknąć. Ta uczelnia ma niewątpliwie wielką, wielką przyszłość. Koźmiński. Reaktywacja.